Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej Odysei. Z tej strony Man from the Moon, człowiek z Księżyca. Zbliżamy się do kolejnego zapytajnika w ramach tego rejonu, który oczyszczaliśmy w poprzednim odcinku. Czyli chyba Dolina Węży, jeśli dobrze. Jeśli się nie mylę. Chyba Dolina Węży. Tak się nazywa. A dupa było wzgórze Świętej Wojny. No ale cóż, jakoś tak mam z tymi nazwami, że ciężko mi się zapamiętują. I widzimy, że to jest chyba jakiś obóz. W sumie by się zgadzało, bo trzeba jeszcze dość dobrze osłabić te całe polis. A więc troszkę tego tu będzie. Nie jest tego jakoś tak specjalnie dużo. 2, 4, 6. Oj, tu są faktycznie wszyscy. Mamy Tasalosa, lekkozbrojny rycerz. Tu coś jest. No troszkę tego jest. Wypadałoby wpierw tego kropnąć, potem tego. Jakoś się to chyba wszystko zrobi. Czy tamten został? Coś tam biegnie. Aha, konik nasz. Zapiszę sobie stan gry. Troszkę mi brakuje tego motywu, żebyśmy się dowiedzieli, czy na przykład dany region jest już ogarnięty, czy nie. Ile nam tego wszystkiego zostało. Obóz 9 dróg. Zabić kapitana i odnaleźć skarb. Dobra, widzę, że to raczej to nie przejdzie, bo coś tu jeszcze mamy. Ciekawe co. W teorii tego typa moglibyśmy zgasić, bo jest relatywnie daleko. Zaś się odwraca. Uda się czy nie uda? Dobra, udało się. To by się tam tego typa przydało zgasić. Bo jest dość daleko. Na tyle daleko, że... Dobra, ten zgaszony. Wrócimy w krzaki. Teraz pozostanie... Dobra, to mam z głowy. Teraz tamci dwaj. Pytanie, czy da się go skasować tak po prostu? I mamy 19 poziom. Chyba nam brakuje, tak mi się wydaje. Okej, typ się zatrzymał. Dobra, tego... Jak ja to go spaliłem, to nie wiem. Jak to się stało? O kurde, tamten wychodzi. Coś musiałem nacisnąć. Tam zaczynają się ruszać. Tak się raczej nie da. Czyli dupniemy go raczej klasycznie. Okej, typ leży. Teraz tamtych sympatycznych panów byśmy zgasili.
Pytanie jak? Był w Valheim taki motyw, że można było kropnąć. Dobra, ukrócimy ich męczarnię. A, nie bardzo się da. Kurde, toż to była masakra. Że w Valheim jest taki motyw, taka zdolność, że można było skasować dwie postaci po kolei w trybie takim właśnie asasyna. I brakuje mi tego tutaj, bo kiedy są dwie leżące postaci w jakimś namiocie, to ni cholery nie wiem, jak ogarnąć je, żeby zrobić to po cichu. Nie mam badego pojęcia. Coś nam tu jeszcze zostało. Znaleźć skarb nowy. Tam, gdzie jakieś jeszcze świecidełka mamy. Jedno świecidełko. Aha, tutaj coś jeszcze. Dobra, tu wszystko. Nie, tu coś jeszcze jest. Ciekawe, że nie mogę znaleźć drugiego skarbu. O, jest tam, na górze. Okej, tak jakby chyba było gotowe to wszystko. Lokacja kończona, obóz 9 dróg. I bardzo fajnie, mamy to z głowy. Trochę jeszcze mamy tu świecidełek. Zdawałoby się, że... Aha, spojrzymy jeszcze w ekwipunek. To się potem rozbierze. 18 tu. To do sprzedaży będzie. Szesnasteczka. Kurde, ciekawi mnie, kiedy zdążę tyle uzbierać tego wszystkiego, by móc upgrade'ować naszą... zbroję. O, 19. 385. No jest różnica, ale jednak będziemy sobie aktualizowali łuk w ramach rzemieślnika. I teraz tak, pusty pokład, czyli będziemy musieli do tej genomy wrócić. I zdaje się, że skorzystamy sobie z szybkiej podróży. Tu mi się już wydaje, że chyba wszystko zostało w ramach tej Fokidy. A przynajmniej tak mi się wydaje. Czyli teraz odpalamy sobie szybko podróż i trafiamy do tej babeczki. Aha, wpierw musimy opuścić tę miejscówkę, zanim to zrobimy. Okej, okay, ready. A więc... lecimy. Jesteśmy z powrotem. W ogóle, jak się ta miejscowa nazywa? Aha, no tak, przystań pielgrzyma. To też jakoś nie przyszło mi to do głowy z pamięci. Ogólnie bardzo mi się podoba taki wybitnie taki osobisty charakter fabuły. I trochę mi tego brakuje, takiego życia normalnych ludzi w tych miastach, żeby każde miasto zapamiętało się jakoś specyficznie. Tak w sposób po nich latamy, jako w takich zbiorowniskach, sami gdzie czego. Dobra, nie narzekamy, kontynuujemy. I found your ship. And? Come on now, where are they? Where's my Yiki? I really don't know how to tell you this. Oh, for fuck's sake. Zeus could have impregnated the whole of Athens in the time it takes you to say anything. Where are they? Babeczka jest nie w ciemę bita, jak Boga kocham. Wszyscy nie żyją. Skoro ona jest taka konkretna, to i my będziemy. They're
dead, all right? And your ship's gone too. Oh, my Yiki. All I found is her armband. Yiki. Suppose I'm not much of a captain now. Can't be a captain without a ship. Może by dołączyła do mojej załogi? Czemu nie? I can offer you a place on my crew. I know it's not like having your own ship, but you'll be part of a family. Well, I'd rather be at sea than stuck here with these pious idiots. You got yourself a deal. Just till I'm back on my feet. Of course. Now, where is your boat? Ship? It's called the Adrestia. Whatever you say, Captain. Pas dalekich mórz. Zarabowano przybocznego, właśnie. Jakaś misja się zakończyła? Tak. Pusty pokład. Okej. Okay. Całkiem się ładnie leveluje. Dobra. Mamy nowych przybocznych. Ulepsz kadłub, właśnie. Ja w kółko zapominam o tym ulepszaniu kadłuba, a coś my w końcu powinniśmy zrobić i troszkę przydałoby się też zrobić parę rozrób z tymi statkami, żeby zdobyć, proszę was, troszkę surowców. Właśnie. Okej, teraz wracamy do naszego porządku dziennego i patrzymy, co my tu teraz mamy. Tu są zdjęcia. Więc można powiedzieć, że generalnie Dzieje Apolina są z głowy. Znaczy Święta Ziemia Apolina, Przystań Pielgrzyma oraz Wzgórze Świętej Wojny. Tu mamy wszystko pogarniane. I teraz nam została czyżby Dolina Węży? Czy to już wszystko jest gotowe tutaj? Mamy chyba jeszcze z głowy. Znaczy mam jeszcze do zrobienia Dolinę Nimfy. Tutaj jeden i drugi punkcik. I coś może jeszcze po drodze nam wyskoczy. W sumie bylibyśmy blisko, bo to coś w lesie. I natomiast tutaj jeszcze Parnas cały. Jeden, drugi, trzeci punkt. Czyli troszkę czy tu rzeczy jest do zrobienia. Ale zanim to zrobimy, jeszcze skoczymy do kowala i ogarniemy, co mam do sprzedania, a co nie, żeby nam to się nic nie marnowało. Góra Fokidy, czyli tutaj. Tak, naprawdę mi się to podoba, że te różne krainy mają różną pogodę. Bardzo mi się to podoba. Coś tu mamy. Czymy? Co tu jest? Jakiś obóz. Czemu już tak się ruszyli? Nic przecież jeszcze nie zrobiłem. Obóz bandytów Lami. Okej. Okay. Drewno oliwne. They'll be watching for me. I need to be careful. O, tam jest jakiś kawałek. Nigdy tego za mało. Chcemy uwolnić więźnia. Ci oni wszyscy pobiegli. Niesamowite. Dobra, typie, teraz lepiej radzę ci spadać. Znaleźć skarb. Aż dziwne, że oni sami wszyscy pouciekali. I mamy skarb. No to mi się jeszcze chyba nie zdarzyło, żeby tak szybko, żeby jeszcze mi ułatwili robotę wręcz. Przynajmniej to ogarnięte jest. Gdzie jeszcze oni pobiegli? Czyżby się mnie wystraszyli? Troszkę mi się śmiać chce z tego powodu. Tu coś zabłysnęło. A ten dureń będzie tu szukał guza. Dobra, więc teraz. Tu mamy wszystko gotowe. Wypadałoby teraz biec dalej. A więc do miejsca tego tutaj. Czyli tam mamy dalsze, kolejne te
miejscowy. Ok, więc teraz lecimy tędy. O, coś tu było. Tak, między odcinkami chyba sobie zrobię parę wypadów na łajbie, żeby porozwalić troszkę piratów. Tego oczywiście nie będę robił w ramach gameplaya, bo to jest średnio interesujące, jeśli to nie jest związane z fabułą. O, obóz w lesie. Ciekawe, co za patologia tam mi się trafi. Najlepsze, że nic nie widać. A widać tyle. Kurde, nie wiem, co tam będzie. To jakieś obozy obok, czy co tam? Zobaczymy na mapie. Co to w ogóle jest? Tutaj te strony te zaznaczone. Tutaj coś. A więc to nie jest jedyny obóz. Coś tu jeszcze mamy. Dobrze wiedzieć, więc się może tam wrócimy potem i skasujemy tych typów. Wartałoby tam skoczyć od razu. O kurde. Dobra, leży pan dzik. Ciekawe, z niego będzie skóry. 7, czyli całkiem spoko. Chyba mam wrażenie, że korzystali tu z assetów do Valhalla. Bo identyczne te wszystkie drzewka są. Dobra. Widzę paru typów leży. Kurde, jakie to są. Pieska też udupimy. Tam już się chyba nic nie rusza. No i nic nie mamy kompletnie. Co tam tak gada? Nic nie słyszę. A jest kompletnie. Dobra, wpierw ogarniemy. Co te typy tu robią? Weź tu zgadnij, jak tu ich skasować. Blessings upon you, Mistyos. Thank you. Mogliby się w sumie zamknąć. Czekajcie. Nie, tak też się nie da. Czyli to chyba są tylko oni właśnie. Tu już nic nie ma za bardzo. Jak tak podejdę do nich z bliska. Dobra, daję sobie z nim spokój, pierdzielę to. To idziemy w tamtą stronę, do obozu. Czyli tamtą jest was ogarnięta, tu już nie mamy nic, nic, dobra. O, kolejne drzewo. Drewno znaczy się. Okej, więc zastanawiam się teraz, jak ich tu kropnąć. Żeby jakoś się dało to zrobić w miarę bezgłośnie. Czuję coś, że się za bardzo nie da. Oni są chyba w środku. Tak. Tak się nie da, więc wypadałoby gdzieś stamtąd. Da się tak, czy się nie da? Kurde, w ogóle nie mamy strzału.
Jeszcze z jakimś psem w dodatku. W ogóle muszę sobie wyprodukować trochę strzałów, bo chyba ich w ogóle nie mamy. Tak, tych nie mamy. O. Też się przydadzą zresztą. Aha, tak się nie da. No tak, tam nie ma za bardzo skąd. Dobra, tamta leży. Dobra, tamta leży. Ładnie się palą. No mało mi to wyszło. Ogłuszające by się w sumie przydały. Okej, ogarnięta lokalizacja. Naprawdę życzyłem sobie, żeby to wyszło trochę mi tak bardziej, że tak się wyrażę, po asasyńsku, ale cóż, nie aż tak cudownie wychodzi. Okej, tu już mamy wszystko gotowe, więc teraz stąd spadamy. Mamy kolejną lokalizację, chyba troszkę dalej. Tu coś, ale odpalimy sobie jeszcze. Tu będzie w tamtym kierunku. W tamtym. Odpalimy sobie w taka, czy coś, co jeszcze nie będzie widoczne. Chyba nie. Nic tam już za bardzo nie widać, więc. Nie to. Czy my coś tu minęliśmy? Chyba nie. Dobra, otwieramy ptaszka. Co on tam pokazuje? Coś, co pominęliśmy czyżby? Zaraz, gdzie my jesteśmy jeszcze raz? Jesteśmy tam. I tam coś się pokazało. Spojrzymy na mapę. Jeszcze raz. Coś tu mamy. Tylko co to jest? Drewno. Pytanie, jak to daleko jest? W sumie blisko całkiem.
Ciężko dokładnie stwierdzić. Ja tu byłem, czy mi to jeszcze nie było? O. Teraz zmienimy strzały na zwykłe. Na razie. O kurde, mało brakowało. Tamten się położył. Ten się odwrócił. Tego już nie ma. Typ się chyba zawiesił. No, chyba będzie bez... Okej. To byłby na tyle. Z balów. Drachmy. Głównie drachmy. Najbardziej mi brakuje tego, że rzadko kiedy to drewno się zdobywa. O, tu coś jeszcze mamy. I tu coś jeszcze mamy. Okropne miejsce. Nie wiem, jak tych typów w ogóle można nazwać. Ok, więc się powoli zbliżamy. Jakiś obóz. Tam coś jeszcze silnego jest. Obóz wojskowy Erohosa. Ciekawi mnie, czy one są w ogóle jakoś tak generowane o te obozy jak tam, czy nie? Dobra, troszkę tego tu szajsu jest, ale... Nic niezwykłego ponadto to i tak już znamy. I nie wiem, czy byśmy się tu bawili w jakieś te asasyńskie klimaty, ale w sumie czemu nie? Najlepiej byłoby w sumie... Aha, tylko mamy znaleźć skarb. Jakiś jeden typ. On tak stoi trochę średnio, szczerze mówiąc. Czy by się dało? W teorii. Rozstawieni są jakoś tak, że można byłoby ich po kolei zgasić. A spróbujemy. Dobra, tamten leży. T-
Tego raczej nie kropniemy, bo nie ma za bardzo jak, ale tamtego można byłoby jakoś zgasić. Ewentualnie. Nie, tędy nie przejdziemy. Trzeba tu uważać. O, tamten się ruszył. A ten idzie w naszą stronę. Czekaj, czy się odwróci? Czy tak zostanie? Okej, jeden skarb znaleziony. Teraz by tak tamtego typa można było zgasić. Sam sobie poszedł. Dobra, to było na tyle. Kurde. Kurde, przerwoś. Średnio mi to. O, dostępny podbój, czyli możemy. Okej, typ aż leży. Ciekawe, czy tamten przyjdzie do nas łaskawiec, czy nie? Który teraz skarbiec został jeszcze? Ten tutaj. Czyli całkiem bliziutko. On tam stoi, czy nie? Tam jest ten skarbiec. Zaraz, zaraz, gdzież on jest? Tam jest? Aha, na górze, dobra. Wszystko jasne. Okej, lokalizacja kończona. Super. I istotnie, coś tam się pokazywało, tylko nie wiem do końca co. Bo tam to jakiś inny obóz. A my ten chyba ten obóz będziemy ogarniali
później się zobaczymy, jak on tu wygląda. Oho, takie typy są. Kiedy się typa uda zgasić. No średnio właśnie. Nic tu nie widać. Ale zobaczymy na mapę, jak tam sytuacja wygląda. Tak, generalnie ten region chyba nam się już kończy i potem będziemy mogli dokończyć Parnas w kolejnym odcinku. I zdaje się przechodzić potem do kolejnego... co my tu mamy? Wszystkie przebudzone wspomnienia. Aha, i potem sobie porozmawiamy z Heraklitem. Oczy kosmosa. Zabij członków kosmosa. 6 członków kosmosa. Pytanie, czy my tu ich widzimy? Czy ich jakoś tu nie ma specjalnie? Jakoś ich tu specjalnie nie widzę. Dobra, a więc teraz kończymy ten odcinek i w kolejnym skończymy ten obóz i będziemy szli na kolejny fragment mapy będziemy ograć i to będzie prawdopodobnie Parnas tutaj. Okej, no to dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka mojej Odysei. Dzięki za uwagę, hej!